W tej części pokażę, jak założyć w kółcie przy pomocy AccuCheck Linking Assist. Przed sobą mam w kółcie AccuCheck Flex Link. Rozpakowuję dren. Ten ma długość 110 cm. W opcjach menu wybieram napełnienie zestawu infuzyjnego. Insulina wypełnia wężyk. Należy sprawdzić, czy przypadkiem nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza. Czekamy, aż na samym końcu pojawi się kropla insuliny. Zatyczka do starego wkłucia. Umieszczam w urządzeniu Link Assist. Odbezpieczam igłę i zdejmuję osłonki z plastru. Przymywam ramię gazikiem dezynfekującym. Odbezpieczam urządzenie. Przykładam do ramienia i naciskając jeden przycisk, mocuję w kucie. Dociskam plaster. Wyjmuję igłę. I gotowe. Teraz pozostaje tylko podłączyć dren, włączyć pompę i wypełnić kaniulę.